Cześć, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak prawidłowo zamontować chłodzenie BeQuiet MC1 lub MC1 Pro. Oglądajcie. Zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa najpierw należy wyłączyć zasilanie za pomocą przycisku na zasilaczu, a następnie odpiąć przewód zasilający. Ważnym elementem, który jest często pomijany, to rozładowanie kondensatorów i zwyczajny upust napięcia ze wszystkich elementów komputera poprzez wciśnięcie przycisku zasilania. Przystąpmy teraz do demontażu dysku SSD poprzez odkręcenie śruby mocującej go do płyty głównej i delikatnym wysunięciem go ze slotu. Gdy dysk znajduje się na zewnątrz obudowy, zaczynamy najpierw od zerwania folii ochronnej z dolnej obudowy chłodzenia i delikatnie wprowadzamy dysk w szczelinę, tak aby wycięcie montażowe pokryło się z wycięciem w naszym dysku. Kolejno odklejamy folię ochronną z górnej części chłodzenia i przykrywamy nasz dysk tak, aby otwory montażowe na śruby pokryły się z przygotowanym otworem z dolnej części radiatora. Termopad ma właściwości klejące, więc przesunięcie dysku lub górnej części radiatora jest niemożliwe bez ponownego odklejenia. W zależności od posiadanego dysku, dwustronnego lub jednostronnego, delikatnie ściskamy chłodzenie tak, aby wprowadzić śrubkę w odpowiedni otwór. W moim przypadku jest to dysk jednostronny, więc śrubkę wprowadzam przez otwór Single Side M2 i dokręcam z wyczuciem. Wykonujemy tę czynność analogicznie dla pozostałych śrubek. W moim przypadku wszystkie elementy pasowały do siebie idealnie. Dysk uzbrojony w radiator montujemy ponownie w gnieździe płyty głównej i przykręcamy śrubę mocującą. Podłączamy zasilanie i uruchamiamy ponownie komputer. Jeśli wszystko działa, oznacza to, że prawidłowo zamontowaliśmy nasze chłodzenie dla dysku M2. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnego filmu. W razie pytań pozostaję do Waszej dyspozycji w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Cześć!